dzieci mężczyźni, prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosy. To pytanie kobiety zadają już od wielu, wielu lat. Dzieje się coś dziwnego, że prawdziwi mężczyźni powoli odchodzą w zapomnienie. Czemu? Istnieją ku temu różne teorie. Jedna to jest taka, że wychowanie, że jak matka wychowuje syna, to ma niewielką szansę, żeby go nauczyć być mężczyzną, bo sama jest kobietą. I rzadko która kobieta potrafi być mężczyzną, a jak potrafi, to nie bardzo potrafi być kobietą. To jest taka jedna teoria. Druga teoria to jest taka, że mężczyznom się nie opłaca być mężczyznami. To jest druga teoria. Ale mam też trzecią teorię, którą niedawno usłyszałem, że to przyczyna może być natury fizycznej. To znaczy, że to, co jedzą samce gatunku Homo sapiens, może również wpływać na wzrost poziomu estrogenów w ich organizmie. W taki sposób, że te estrogeny znajdują się w tym, co oni jedzą. Przede wszystkim w mięsie, przede wszystkim w mleku i przetworach mlecznych. Że te estrogeny pożerane razem z glifosatem powodują do kwadratu lub do sześcianu wzrost tego, co wcale im nie jest potrzebne. I może tak być, kochani, że mężczyźni powoli odejdą do lamusa. Mężczyźni jako samce, mężczyźni jako charakter, mężczyźni jako opoka, na której kobieta może budować poczucie bezpieczeństwa. Zdarzyło mi się niedawno, że przyszedł jeden facet z kobietą i z przekonaniem, że jego ciało mu podpowiada, że już powinien wymienić kobietę na inną. Kochani, możliwe, że takie rzeczy są w stanie podpowiedzieć estrogeny. Strzeżcie się przed estrogenami.